Cześć, witam was w kolejnym podsumograniu. Dzisiaj przyjrzymy się grze Q.U.B.E., czyli Quick Understanding of Block Extrusion, która miała swoją podstawową premierę całkiem niedawno, bo 16 grudnia. Jest to produkcja studia Toxic Games, która została wydana przez IndieFound, czyli fundację wspierającą deweloperów niezależnych. Fundacja ta została założona m.in. przez panów studia 2D Boy, czyli twórców wszystkim dobrze znanego World of Goo. Ale wracając do samego Q.U.B.E., jeśli w waszej głowie rodzą się teraz liczne porównania do Portala, to bardzo słusznie. Obie te gry reprezentują ten sam gatunek, czyli strzelanki logiczne. Co to oznacza? Że nie strzelamy tutaj pociskami, a nauką. Posłużą nam do tego futurystyczne rękawice, którymi kontrolujemy elementy otaczającego nas świata. Możecie się spodziewać niezłego intelektualnego wycisku. Chciałbym podkreślić, że jak do tej pory skończyłem jedynie 2/3 gry, więc najtrudniejsza część jest dopiero przede mną. A już teraz nie jest łatwo. Żeby pomóc wam zrozumieć, co czeka na was w Q.U.B.E., pozwólcie, że wymienię wam kilka zataczających elementów otoczenia, które już na was czekają. Są to przede wszystkim nasze tytułowe kuby, czyli kolorowe kostki o różnych właściwościach. Czerwone, na przykład, wyciągają się ze ścian, podobnie zresztą jak żółte, które występują trójkami, ale w przypadku tych drugich możemy jedynie wskazać klocek, który będzie najdłuższy, a pozostałe ułożą się automatycznie. Są również klocki niebieskie, które działają jak trampolina. Zielone występują zarówno w postaci klocka, jak i kulki. Mało? Niektóre ze ścian da się obracać w poziomie lub w pionie, kompletnie zmieniając układ pokoju, w którym się znajdujemy. Nadal mało? Poczekajcie na magnesy, które zaburzą grawitację i waszą cierpliwość. Albo na lasery, które specjalnymi lustrami trzeba skierować w odpowiednie miejsce. Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo, wiązki lasera również można kolorować. I wierzcie mi, że to nadal nie wszystko. Gra dodaje nowe elementy rozgrywki na każdym kroku. Gracz mało kiedy może powiedzieć, że czegoś już się nauczył, bo na horyzoncie zawsze maluje mu się jakaś nowość. Nie obyło się jednak bez minusów. Gra jest stosunkowo krótka, tak samo jak w przypadku pierwszej części Portala. Mam wrażenie, że otrzymałem skorupkę bardzo ciekawego pomysłu, w którym brakuje nadzieja. Mam nadzieję, że sukces Q.U.B.E. pozwoli na stworzenie kontynuacji z nieco większym budżetem. Co z fabułą? Zdaje się, że jej nie ma. Gra zaczyna się w momencie, kiedy nasz bohater bądź bohaterka budzi się na podłodze w pierwszej sali testowej. Na swojej drodze nie słyszymy głosów ani nie widzimy oznak życia, być może jednak trzy ostatnie sektory skrywają w sobie jakąś tajemnicę, o której ja jeszcze nic nie wiem. Pewne jest to, że z chęcią się przekonam, a i was zachęcam do sprawdzenia tej gry. Do zobaczenia w kolejnym podsumograniu, trzymajcie się i cześć!